Znana aktorka odeszła tak nagle. Przygnębiająca wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba w sobotni poranek. Sympatycy nie dowierzają, że już nie ma jej wśród nas. Była niesamowitą kobietą, podziwiały ją miliony. Uwielbiana aktorka odeszła tak nagle. Wielu nie miało nawet okazji, by się z nią pożegnać. Była wspaniałą osobą, pełną charyzmy i wdzięku, zawsze podnoszącą sobie poprzeczkę. Doskonale odnajdywała się w aktorstwie, a z każdym kolejnym rokiem swojej kariery zyskiwała coraz większe uznanie. Całe środowisko artystyczne pogrążyło się w głębokiej rozpaczy. Wyjątkowo smutne doniesienia z samego rana. Nie żyje niesamowita aktorka. Doniesienia portalu Fakt wydają się najgorszymi z możliwych. Na dobre opuściła nas aktorka rewiowa, belgijska pieśniarka nazywana królową music hallu, Annie Cordy. Na przestrzeni wielu lat swojej kariery nagrała ponad 700 piosenek, a także wystąpiła w około 20 musicalach, operach, a także zagrała w wielu filmach oraz serialach. Nieprawdopodobny wdzięk, talent i zapał do pracy szybko przysporzyły jej rzesze wiernych fanów. To właśnie oni, razem z najbliższymi Cordy, opłakują dzisiaj nagłą śmierć. Siostrzenica aktorki, Michelle LeBon, jak donosi Fakt, osobiście poinformowała o tej tragedii, wyjaśniając, że w miniony piątek Annie straciła nagle przytomność, której nie odzyskała mimo wielu prób reanimacji. Odeszła w wieku 92 lat. Do samego końca pozostawała aktywna, uśmiechnięta i pełna pasji, taka była przez całe życie i taką ją zapamiętamy. Annie była artystką doskonałą, która wiedziała, jak robić wszystko: tańczyć, śpiewać, grać w komediach. Była wielką profesjonalistką, o wielu talentach, była francuską Lucy Ball, wspomina Cordy pieśniarka Mireille Mathieu. Wideo, kuriozalny wypadek. Podwójne potrącenie na rondzie. Ucierpiała kobieta udzielająca pomocy. W mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wpisów z kondolencjami ze strony wstrząśniętych fanów. Dotychczas nie poinformowano, czy znana jest bezpośrednia przyczyna śmierci, a także, na kiedy został zaplanowany pochówek. Źródło: Fakt.